Słuchajcie, cały czas czekamy. To przygotowanie trwa zdecydowanie za długo. Pomagajcie sobie w grupach. Słuchajcie, zaczynamy to, o czym mówiliśmy od samego początku szkolenia, czyli nocny egzamin. Za moment wyruszycie na trasę terenową, nocną. Będziecie dostawali do nas jedynie cząstkowe wskazówki, gdzie się trzeba udawać. Reszta wskazówek będzie po trasie. Przygotowaliśmy dla was sprzęt. Są cztery deski dla każdej z grup. Działacie w czterech zespołach. Wiecie, jakie są role podzielone. Proszę, abyście się tych ról bezwzględnie trzymali. Chyba że koordynator podejmie inną decyzję i przydzieli inne zadanie danej grupie. Zieloni, chodźcie tu, zabrałam w stronę. Dobra, stojcie. Dwóch jest zaopatrzonych, na dwóm kolejnym jest udzielana pierwsza pomoc i czekam na raport konkretny odnośnie stanu pozostałych wszystkich. Kontrola oddechu, o tym nie wolno zapominać. Pamiętajcie o komforcie termicznym. Położenie kogoś na przysłowiowej gołej ziemi, bez koca, bez folii NRC, gdy obok leży deska, tak nie można robić. To jest duży dyskomfort. Połóżcie się sami na ziemi, zobaczcie, jak szybko będzie wam bardzo zimno, a poszkodowany leży bardzo długo, czasami nie może się ruszyć, czy się sam nie rozgrzeje. Ale ogólna ocena tego zdarzenia jest dobra plus. Trochę musicie jeszcze dopracować. Damy wam szansę. Jestem Bogdan, jestem z Ukrainy, z Kijowa i pierwszy chciałbym podziękować za taką fajną możliwość otrzymać taki praktyczny wykład pierwszej pomocy dla młodych ludzi, bo to jest pewno bardzo ważne w teraz czasie i teraz ważne i na Ukrainie. I bardzo dziękuję, co mam możliwość pierwsze cztery osoby, które przyjeżdżały na dzisiaj weekend, otrzymały taki pierwszy wykład i oni przyjeżdżały nie prosto tak. Mam nadzieję zrobić taki pokojowy patrol i w Ukrainie, bo mam taki mały Woodstock, taki jak w Polsce za nazwiską, ale jeszcze nie taki piękny i nie taki wielki. Ta mam nadzieję, co jestem takich brawy brate polski, jaki mówić, jak to prawidłowo zrobić i wiem, co zrobię takie i na Ukrainie. Мене звати Саша, я з України, із Закарпаття, з міста Ужгород. Приїхав сюди для навчання до покоєвого патрулу, тому що ми на Україні теж проводимо Woodstock і хочемо перейняти досвід поляків для організації таких от патрулів у нас на Woodstocku, тому що ми ще такого не маємо. Тут дуже мені подобається ця організація. Дуже подобаються інструктора, як вони з нами працюють, як нас вчать комунікувати між собою і з людьми. Cześć, mam na imię Justyna, jestem z Warszawy. Na co dzień jestem kierownikiem projektu w dużej firmie, a tutaj znalazłam się dlatego, że zawsze chciałam umieć udzielać pierwszej pomocy. Uważam, że
każdy powinien znać takie podstawy udzielania takiej pomocy, że jest to bardzo, bardzo ważne w życiu. A na Woodstocku chciałabym po prostu pomagać innym, zrobić coś dla innych, sprawić, że poczują się lepiej, pewnie, dobrze, będą mogli się dobrze bawić. Ja tak naprawdę niewiele wiedziałam o tych szkoleniach, więc dużo rzeczy jest tutaj dla mnie zaskoczeniem, ale pozytywnym zaskoczeniem. Jestem bardzo zmęczona, ale bardzo szczęśliwa. Mam na imię Karolina. Skończyłam teraz klas policyjny, na co dzień zajmuję się ratownictwem. Na Woodstocku jeszcze nie byłam i chciałam po prostu zobaczyć, jak to wszystko wygląda, poznać nowych ludzi. Bardzo mi się podoba, jest super. W ogóle nie ma czasu nawet na nudę. Może trochę mało snu, ale to też dobrze, bo robimy dużo więcej innych rzeczy. Też dużo bardzo z pierwszej pomocy jest. To mi się też podoba, bo też właśnie chciałam więcej się nauczyć. Super zabawy, integracja z innymi jest naprawdę ekstra. Aż nie chcę po prostu stąd jechać. Raz, dwa, trzy. Będziecie szli w trudnym terenie, sprawdźcie zanim wyruszycie, czy są dobrze przygotowani do transportu, czy pasy są zapięte, czy nikt nie spadnie z deski, bardzo o to prosimy. Lider transportowców do mnie! Idziemy, idziemy. Jedna grupa za drugą, jedna za drugą. Uwaga, przechyla się Aneta. Cześć, jestem Aneta, przyjechałam z Grudziądza. Jeżdżę od paru lat na Woodstock, a w zeszłym roku mój małżonek przyjechał tutaj na szkolenie pokojowego patrolu. Był w zeszłym roku od razu też na Woodstocku, pełnił tam swoje obowiązki i w zasadzie tak trochę mu pozazdrościłam. Jesteśmy faktycznie troszeczkę zmęczeni, ale to też może takie pozytywne zmęczenie. Jest trochę fizycznego zmęczenia, ale szkolenia są super, także no... Traktujemy to też troszeczkę jako przygodę, ale jest dużo takiego tej teorii i praktyki i faktycznie myślę, że wyjedziemy tutaj z dużą wiedzą i praktyką. Znaczy, super, polecam wszystkim. Chciałbym od razu wam podziękować, bo zaangażowaliście się jeszcze bardziej. Usprawniliście to, co prosiliśmy, czyli komunikację. To było dla nas bardzo ważne. Podoba mi się to, że analizujecie swoje działania, czy to, co było nie tak, poprawiliście teraz. Bardzo dziękuję. Dzięki, Wioleta. Za nami 147 szkolenie pokojowego patrolu. Właśnie wyjeżdża z naszego ośrodka 31 osób, które ukończyły nasz kurs pierwszej pomocy. Trudne szkolenie, bo pogoda nie była łaskawa, dużo padało, ale humory cały czas dopisywały. Czekamy już na następną grupę. W listopadzie spotykamy się z kolejnymi kandydatami do pokojowego patrolu. Mam nadzieję, że równie będzie pyszna zabawa. To szkolenie zakończone, ale zapraszam was wszystkich na kolejne szkolenie, które jeszcze odbędzie się w tym roku. 20-22 dzień listopada, jeszcze jedna osoba, Krycha, dobiega i w ten sposób wam pokazuje, że z tymi ludźmi będziecie mieli fantastyczne 72 godziny spędzone u nas w Szadowie. My serdecznie zaprosimy, jak krzyknę siema, oni krzykną siema. Siema! Siema!